Serwus, plikuniu, moje uszanowanie. Popatrz, Koko, ktoś tu zgubił plik pieniędzy zawinięty w gazetę. Czy to nie ty? Oczywiście, że ja. Co znalazłeś, to oddaj mi te pieniądze. Nie, Koko, ja tylko znalazłem tę gazetę. Friko, jak ty jesteś taki mądrala, to ty mi powiedz, czy ty znasz gramatykę? On się mnie pyta, czy ja znam gramatykę. Koko, ja doskonale znam gramatykę. Jak ty mi mówisz, że ty doskonale znasz gramatykę, to ty mi powiedz, gdzie będzie podmiot w takim zdaniu. Złodziej został aresztowany. No, gdzie jest podmiot? Podmiot tak. W zdaniu złodziej został aresztowany. Tak jest. Wiem, gdzie jest podmiot. No, gdzie? W więzieniu! A propos złodzieja, powiedz mi, przyjacielu, w jakim celu ty na drzwiach do swojego mieszkania wywiesiłeś kartkę z napisem "Uwaga, pies"? Przecież ty masz w domu takiego małego pieska, taką sobaczkę, że ledwo go widać. No właśnie dlatego, bo się boję, żeby ktoś na niego nie nadepnął. Frikuniu, powiedz ty mi, ale tak szczerze, czy ty służyłeś w wojsku? Koko, ty się mnie pytasz, czy ja służyłem w wojsku, tak? Tak, Friko. Koko, skoro ty się mnie tak natarczywie zapytowywujesz, czy ja służyłem w wojsku, to ja ci odpowiem, że służyłem. I mało tego, służyłem nawet w łodziach podwodnych. Musiałem się zwolnić, niestety. A dlaczego musiałeś się zwolnić, niestety? Bo ja przyzwyczajony jestem spać.